No cześć, tu Andrzej Sianowa. Ty... Dzwoni ktoś do ciebie? Bo tu się pali gimnazjum, ogień jest na dachu. Przysyłaj mi wszystko, cysternę, beczkę, drabinę, podnośnik, co masz? Naprawdę, to nie żarty. Dawaj wszystko. Dźwięk syreny alarmowej i data 20 października 2010 roku na długo zapadnie w pamięci Sianowian. Straż pożarna w Koszalinie została zaalarmowana o pożarze gimnazjum w Sianowie na ulicy Piastów. Do działań zostały zadysponowane jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Sianowa oraz jednostki z Koszalińskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie akcji łącznie brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej, około 50 strażaków. Działania nasze polegały na ugaszeniu całego poddasza, które na budynku gimnazjum uległo spaleniu. Równocześnie z naszym alarmowaniem personel i dyrekcja szkoły przeprowadzili ewakuację uczniów i pracowników, także wszystko to odbyło się bardzo sprawnie i żadna osoba wskutek tego pożaru nie doznała żadnego uszczerbku. Nasze działania po ugaszeniu ognia polegają na dogaszaniu, równocześnie ewakuacji mienia z klas, które były zagrożone na piętrach poniżej palącego się stropu. Jakby ugaszona, ale akcja trwa dalej. Jak na tą porę już wieczorną, jak wygląda sytuacja? Mamy godzinę 18 z minutami i do tej godziny można powiedzieć, że trwała główna akcja gaśnicza Straży Pożarnej. W tej chwili jeszcze na górnej części, na tej poddaszu całym, zostały zlokalizowane 6 małych zarzewi ognia, wprowadzony ponownie prąd wody i zostało to przelane jeszcze raz wodą. Z pomieszczeń klasowych odciążone piętra, woda spuszczona klatką schodową i na zewnątrz budynku zostało to wszystko wypuszczone, żeby jak najmniejsze obciążenie na tych stropach pozostało, na tych piętrowych, o których mówimy.
i będziemy tutaj czuwali na zmianę, wchodzili co chwilę na strop i sprawdzali, bo w powalonych elementach drewnianych zdarzają się jeszcze gdzieś malutkie ogniki, które powodują zadymienie i mogą spowodować ponowny pożar, rozprzestrzenienie się tego pożaru. Także jeszcze cała noc przed Wami. Cała noc przed nami. Ustaliliśmy, że do godziny 8 rano trwa akcja gaśnicza i o godzinie 8 będziemy się starali zamknąć tą akcję dopiero gaśniczą i podając końcowy meldunek do Szczecina. Jesteśmy w polu wodnym, prowadzącym na poddasze obiektu, gdzie powstał pożar, rozprzestrzenił się na całe poddasze. Najprawdopodobniej źródło ognia poszło elementu kominowego. Jest to widać element, nie do końca jakby izolacja była spasowana, a źródło ognia było przy podłodze. Prawo fizyki mówi, że pożar idzie zazwyczaj do góry, znakiem tego, że nie od poddasza, a prawdopodobnie ten pożar rozprzestrzenił się. Tu było zabudowane wszystko tunelem. I poszło to od dołu do góry na poddasze i spowodowało. Przejdziemy do hali szkoły widowiskowej, tak można to powiedzieć, bo to jest element starej hali, na której jeszcze była scena, gdzie odbywały się przedstawienia szkolne. Zawalił się całkowicie konstrukcja, nasze drewno strzelało jak zapałki, powaliło się do środka i tu są największe uszkodzenia całego, bo nawet na zewnątrz elementy gzymsu odpadły z murów nośnych. Ocena rzeczoznawców dopiero będzie wykonywana i wtedy na tej podstawie będzie można przystąpić od odgruzowania tego pomieszczenia. Musimy uważać, bo to jest całe poddasze, całej okazałości zniszczenia, powalone, wypalone, wszystko co było możliwe, elementy drewniane, wyposażenia szkoły lepasowe. Tak to wygląda, połamane konstrukcje. Skutkiem połamania jest to powalony komin, który się zawalił w trakcie akcji gaśniczej. Różnica temperatur spowodowała, że to zostało uszkodzone. W dawnych latach gaśnice były użyte przez obsługę szkoły w próbie gaszenia pożaru, także były pełne na pewno, bo przegląd widać po gaśnicach z datą ważności
i proszkiem wysypanym przez pyszczek. Także gaśnica zadziałała, ale to było za mało.